Cześć moi drodzy, tu Kaśka i Ola, a to jest program Hotplota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Dzisiaj w naszym programie będzie między innymi o tym, co zawsze na czerwony dywan zakłada Adele. Sprawdzimy też, co takiego ukrywają przed nami Kardashianki. Zaczynamy! Hotplota. Oglądacie program Hotplota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Stylistka Adele ostatnio zdradziła, że za każdym razem, kiedy artystka pojawia się na czerwonym dywanie, ma na sobie bieliznę wyszczuplającą. Ja się zastanawiam, co my jeszcze dowiemy się o znanych gwiazdach, bo to właśnie osoby, które z nimi współpracują, zdradzają takie smaczki, tak? To jest może dobra plotka też i dobra informacja dla innych osób, które chodzą na takie ważne imprezy, nie tylko na rozdanie Oscarów i generalnie zakładają suknię od znanych projektantów i wiadomo, no jak jest suknia obcisła, to zawsze gdzieś tam bieliznę twoją widać, prawda? A właśnie ta bielizna wyszczuplająca, no tak robi, że po prostu całe ciało masz idealnie gładkie i proste. Tak, ale stylistka Adele jeszcze dodała, że oczywiście Adele nie ubiera tej bielizny, żeby wyglądać o dwa rozmiary mniej, tylko po to, żeby rzeczywiście tych fałdek nie było, bo ona lubi i tak swoje ciało. Hotplota. Oglądacie Hotplotę Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Doszły nas słuchy, że rodzina Kardashianów żyje ponad stan. Kim miesięcznie wydaje prawie 400 tysięcy dolarów na ubrania. W domu jest kilkanaście aut, z tego co pamiętam 18, no wszystkie teraz trzeba spłacić. No i tam po drodze też usłyszałam, że doradca finansowy poszedł do więzienia i takie tam jeszcze. Ogólnie jest skomplikowana sprawa, no ale rzeczywiście, no jak dla mnie rodzina Kardashianów to taka rodzina, która pojawiła się znikąd, zrobiła niesamowitą karierę i wydaje mi się, że teraz już chyba nie do końca interesuje ludzi życie Kardashianów, ponieważ tak naprawdę każdy twierdzi, że już wszystko wie o nich. No i chyba oglądalność reality show troszeczkę spadła. Hotplota. Oglądacie program Hotplota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Kiedy Katie Holmes wyszła za mąż za Toma Cruise'a, w kwestii aktorskiej słuch o niej zaginął. Bo mi się wydaje, że ona musiała siedzieć w domu, opiekować się malutką Suri i spotykać się tylko z ludźmi, którzy należą do sekty scientologicznej. Ale teraz gra w filmie i jest bardzo szczęśliwa. No właśnie, my się tak zastanawiamy, czy po prostu jej skrzydła urosły po tym, jak odeszła od Toma Cruise'a, bo tak. W tym filmie występuje z pewnym panem i widziałyśmy nawet zdjęcia. Kiedy taplają się w fontannie. No właśnie, i to były zdjęcia z pewnej sceny z filmu. Ale potem, kiedy kamery zostały wyłączone, również ktoś robił, jakiś fotograf robił im zdjęcia i Katie dalej była zadowolona, uśmiechnięta, rozmawiała z nim i chyba tak delikatnie go kokietowała. No, coś się dzieje i bardzo dobrze. Hotplota. Oglądacie Hotplotę Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Od kiedy Katy Perry została wielką przyjaciółką Roberta Pattinsona, to no, nieprzychylnie wypowiada się na temat jego ex-dziewczyny albo jego obecnej dziewczyny. Ja już nie wiem, czy oni są razem, czy nie są razem. No bo jak oni jeszcze byli razem na samym początku, no to Katy stwierdziła, że to jest naprawdę bardzo fajna dziewczyna i było wszystko okej. Okay. Ale kiedy Kirsten olała Roberta, to wtedy najlepszą przyjaciółką była właśnie Katy Perry, która ponownie postanowiła się wypowiedzieć w tej całej sytuacji i powiedziała, żeby Robert absolutnie nie spotykał się z Kirsten. Ponieważ ona na niego w ogóle nie zasługuje, a poza tym Robert nie może mieć dziewczyny, która rozbiła rodzinę. Hotplota. Oglądacie program Hotplota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Marta Grycan postanowiła wybrać się do fryzjera. Zrobiła sobie piękną fryzurę i wychodząc z salonu postanowiła nie płacić. No właśnie. I ten fryzjer się zastanawiał, o co tak naprawdę chodzi. No bo to, że jest znaną osobą, może celebrytką, nie znaczy, że nie musi płacić za usługi, które ktoś wykonuje. Co więcej, powiedział, że no teraz chyba im się nie wiedzie, a Marta myślała, że zrobi dużą karierę w show biznesie, a tak się nie stało. Ona nawet chciała 10 tysięcy złotych za to, żeby przyjść na jakąś imprezę. Też nikt jej nie chciał za to zapłacić. Ale pamiętasz, jak my kiedyś opowiadałyśmy o tym, że Marta Grycan płaci 1500 złotych fryzjerowi, który czesze ją przed daną imprezą. No właśnie, to co się zmieniło? No podejrzewam, że zabrakło pieniędzy. Hotplota.
Oglądacie Hot Plotę Tygodnia w SK TV Hity na Czasie. Rihanna po rozstaniu z Chrisem Brownem powiedziała, że nigdy nie czuła się tak seksownie jak teraz, bo jest sama, czyli generalnie może mieć każdego faceta, ale nie chce być w stałym związku. A Chris Brown stwierdził, że on nie chce być sam, nie chce mieć przygodnych dziewcząt, więc może wróci do swojej byłej dziewczyny. I on teraz mieszka z tą swoją byłą dziewczyną. Tyle, że ona się troszeczkę zabezpieczyła, bo nie sprzedała swojego mieszkania. No właśnie, bo też mi się wydaje, że nic z tego raczej nie będzie i biedna dziewczyna będzie musiała wrócić do siebie. A wiesz, że rodzina im się już powiększyła? Tak. No właśnie. O pieska. Tak, ja się zastanawiam, czy ten piesek został kupiony specjalnie dla jego dziewczyny. Tak w ramach przeprosi, że ją zostawił na chwilę. No i w ramach tego, że znowu do siebie wracają i że teraz już na pewno będzie wszystko okej. Hot Plota. Oglądacie SK TV Hit na Czasie, a to jest program Hot Plota Tygodnia. Mamy dla Was niespodziankę, bo jakiś czas temu odbyła się duża impreza rowerowo-muzyczna i na tej właśnie imprezie była ekipa SK TV. Ta impreza nazywała się Joyride Festival i jeśli nie mieliście okazji tam pojechać, a bardzo chcielibyście zobaczyć, co takiego tam się działo, to teraz w SK TV będziecie mieli okazję zobaczyć krótką relację z tego niezwykłego wydarzenia. Siemano, jesteśmy w Kruszkowcach, gdzie odbywa się właśnie Sony Vaio Joyride Fest. Jest to zdecydowanie największy festiwal kolarstwa górskiego w Polsce. Za nami właśnie odbywa się konkurencja Pump Track, na której widzimy szalonego Hiszpana, który przyjechał do nas prosto z Barcelony. Oprócz Pump Tracka, który teraz widzimy za nami, zwiedzamy całą górę na rowerach, gdzie mamy slopestyle, zjazd, cross country, maraton, więc dużo różnych dyscyplin od dyscyplin dla amatorów, dzieciaków, po slopestyle, gdzie startują najlepsi goście na świecie. W roku przyjechało do nas ponad 1000 riderów z Polski oraz z Europy. Oprócz tego, że przyjechali tutaj na zawody rowerowe, które się odbywają teraz tu za nami, jak widzimy. Oprócz tego mamy również sporo fajnych koncertów. Wczoraj grał dla nas OSTR i Hades. Dzisiaj między innymi usłyszymy Gorilla Sound System, Kalix i TB. Także super zabawa, dobra muza, dużo sportu. Zapraszamy za rok. Hot Plota. To jest Hot Plota Tygodnia w SK TV Hit na Czasie. David Beckham jest wielkim przyjacielem Toma Cruise'a. No i jak masz znajomego, który jest sławny i który jest aktorem i może coś ci załatwić, no to zazwyczaj prosisz go o drobną przysługę. Tak, okazuje się, że już kiedyś David Beckham poprosił Toma Cruise'a, żeby o nim pamiętał, bo kiedy on zakończy karierę piłkarza, to bardzo chciałby wystąpić w filmie. No i co? Tom Cruise powiedział, że nie ma problemu, a że teraz David już jest na piłkarskiej emeryturze, no to planują wspólnie zagrać w filmie Mission Impossible 5. Ja się zastanawiam, czy w jaką postać się wcieli David? Czy to będzie postać negatywna, czy pozytywna? Czy to będzie taki czarny charakter? Ja jestem w ogóle ciekawa, jak ten film będzie wyglądał, skoro to jest już piąta część. Hot Plota. To już wszystko w dzisiejszym programie Hot Plota Tygodnia w SK TV Hity na Czasie. Ale nie płaczcie, nie załamujcie się, bo wracamy już jutro. Od poniedziałku do piątku o 17 w SK TV Hot Plota, w której jest mnóstwo ploteczek dotyczących gwiazd polskich i zagranicznych, także wszystko, czego tylko chcecie. Dokładnie. Dla każdego coś dobrego. Do zobaczenia. Pa, pa.